Z dniem 1 kwietnia 2013 roku w oczyszczalni ścieków w Woli Dalszej koło Łańcuta, zarządzanej przez miejską spółkę Łańcucki Zakład Komunalny, rozpoczęły się prace przy rozbudowie i modernizacji na wysoką skalę. Inwestycja obejmuje rozbudowę linii ściekowej i osadowej wraz z wprowadzeniem systemu odzyskiwania biogazu na potrzeby technologiczne, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. Prowadzi to Łańcucka Spółka Komunalna, prawda? Łańcucki Zakład Komunalny. Jest to spółka, która powstała w 2010 roku i dzięki temu ta inwestycja mogła tutaj dzisiaj, jak to się mówi, zaistnieć. Dlatego, że byłby to duży koszt dla budżetu miasta, ażeby samo miasto prowadziło tak wielką właśnie inwestycję. Jest to ważne, dlatego że ta oczyszczalnia, która była, nie spełniała dyrektyw Unii Europejskiej, czyli za jakiś okres czasu albo musielibyśmy ją przebudować, albo płacić wysokie kary. Modernizacja była konieczna z uwagi na dostosowanie parametrów zrzucanych oczyszczonych ścieków do rzeki Wisłok, wynikających z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Również istotnym zagadnieniem jest zwiększenie przepustowości wybudowanej w 1996 roku oczyszczalni z uwagi na rozrastającą się obsługiwaną aglomerację. Trzeba tutaj powiedzieć, że jest to oczyszczalnia, która nie tylko jest ważna dla miasta Łańcuta, ale również dla sąsiednich gmin. Gmina Łańcut ma tutaj swoją zlewnię, gmina Białobrzegi i częściowo również gmina Czarna, tutaj po tej stronie, jak Wola Mała, oraz również gmina Rakszawa. Środki na przebudowę udało się pozyskać w większości ze środków unijnych. Całkowity koszt realizacji projektu to przeszło 39 milionów złotych, z czego dotacja z Unii Europejskiej Funduszu Spójności wynosi ponad 22 miliony. Umowa o dofinansowanie została zawarta 9 lipca 2013 roku pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie a Łańcuckim Zakładem Komunalnym. Z Wojewódzkiego Funduszu udało się także uzyskać pożyczkę na realizację inwestycji o łącznej kwocie ponad 8,5 miliona złotych. Pozostałe środki to wkład własny Łańcuckiego Zakładu Komunalnego. Samodzielnie, gdybyśmy chcieli z własnych środków to budować, wymagałoby to zaangażowania dosyć dużego kredytu, co odbiłoby się na cenie, którą by musieli zapłacić wszyscy obywatele. Dzięki temu, że pozyskaliśmy dotację unijną w kwocie ponad 22 miliony złotych, po prostu będziemy w stanie utrzymać ceny ścieków na akceptowalnym poziomie. Prace na terenie oczyszczalni rozpoczęły się z dniem 1 kwietnia 2013 roku. Wykonawcą inwestycji została firma Instal Kraków S.A., specjalizująca się w budowie oczyszczalni ścieków oraz stacji uzdatniania wody w całej Polsce. Podwykonawcą projektu jest Inżynieria Rzeszów. Dzięki realizacji projektu w każdym punkcie linii technologicznej oczyszczalni pojawiły się nowe urządzenia, a stare zostały zmodernizowane. Już na pierwszym etapie ścieki będą trafiały do nowoczesnej stacji zlewczej, która analizując skład dostarczonego materiału zabezpieczy cały system przed przyjęciem zagrażających mu substancji mechanicznych, chemicznych lub biologicznych. Na etapie obróbki mechanicznej starą kratę koszową zastąpiła krata zgrzebłowa, która znacznie skuteczniej oczyści ścieki z najgrubszych elementów. Kolejna ważna nowość to usuwający drobniejsze zanieczyszczenia osadnik wstępny z pompownią pośrednią ścieków, a po nich dobudowany trzeci ciąg reaktora biologicznego, gdzie usuwane są zanieczyszczenia organiczne. Z tego punktu ścieki trafiają do osadników wtórnych, których ilość po modernizacji wzrośnie z 2 do 4. Stąd oczyszczone ścieki odprowadzane są do odbiornika rzeki Wisły. Najważniejsze nowe mechanizmy oczyszczalni dotyczą technologii obróbki osadów. Mowa tu o stacji dezintegracji termicznej i higienizacji osadów, gdzie pod wpływem wysokiej temperatury, ciśnienia i odpowiednio długiego czasu następuje proces zniszczenia groźnych dla środowiska patogenów.
Ta unikatowa technologia w naszym kraju funkcjonowała do tej pory jedynie w okolicach Bydgoszczy. No jest to na tyle nowo wprowadzane, że na nowo budowanych oczyszczalniach będzie ta linia już montowana i wiemy już, że na planowanej modernizacji oczyszczalni na przykład w Rzeszowie taka linia będzie zamontowana. Jest to system już sprawdzony w krajach skandynawskich i krajach zachodnich od paru lat. Polega na tym, że osady, które są później transportowane z terenów oczyszczalni, są osadami, które pod wpływem temperatury i ciśnienia są pozbawione patogenów, czyli różnych bakterii groźnych dla człowieka, między innymi bakterii coli. Obok stacji powstała też wydzielona komora fermentacji, gdzie pozyskiwane będzie ekologiczne źródło energii elektrycznej i cieplnej – biogaz. Na końcu swojej drogi osad trafi do imponującej, bo długiej na 120 metrów suszarni słonecznej. Ta technologia pozwoli na sprzedaż przetworzonego osadu ściekowego jako materiał wysokoenergetyczny. To tylko niektóre z nowości w łańcuckiej oczyszczalni. Wszystko razem da nowoczesny, ekologiczny i wydajny system, dostosowany do wszelkich norm i dyrektyw. A dzięki redukcjom zanieczyszczeń osiągnięty zostanie nadrzędny cel projektu, czyli ochrona środowiska naturalnego. Sam fakt, że każda rozbudowa niesie gwarancję poprawienia wytwarzanego produktu i sam fakt, że będzie posiadała taką nowoczesną linię dezintegracji technicznej, będzie w czołówce tutaj na pewno oczyszczalni na Podkarpaciu. Planowane zakończenie prac wraz z rozruchem technologicznym to koniec września bieżącego 2014 roku. Jeszcze do 30 czerwca w oczyszczalni zamontowane zostaną nowe urządzenia oraz wykonana infrastruktura otoczenia. Wstępny proces wdrażania nowych technologii potrwa od połowy maja do końca sierpnia. W tej chwili jesteśmy na etapie montowania urządzeń i przystępujemy do wykonywania robót polegających na wykonywaniu dróg, chodników i ukształtowania terenu. Przygotowujemy się do wpracowywania urządzeń nowo powstałych obiektów w strukturę oczyszczalni. Musimy to robić bardzo rozważnie i powoli, z uwagi na to, aby nie zakłócić cyklu pracy istniejącej dotąd oczyszczalni. Przez cały okres realizacji inwestycji oczyszczalnia funkcjonuje w pełnym zakresie. Modernizacja oczyszczalni, możliwa dzięki unijnemu wsparciu, to jedna z największych inwestycji realizowanych w ostatnich latach przez miasto Łańcut. A powstałe tu mechanizmy będą służyć mieszkańcom regionu przez długie lata.